Cześć, znaleźliśmy na MWC bardzo ciekawe urządzenie. Zobaczcie, połączenie laptopa ze smartfonem. Rzecz nazywa się Gemini. Planet Gemini. To jest projekt z Kickstartera, o ile dobrze pamiętam. Nie, to jest Indiegogo. A, Indiegogo. Indiegogo i tam możecie znaleźć tak naprawdę wszystkie szczegóły na jego temat. Poza tym, że ma klawiaturę kuwerty pełną, jak widzicie. Mechaniczną do tego, to nie jest klawiatura dotykowa. To jest mechaniczna, porządna klawiatura z dużymi klawiszami, jak widzicie. To po pierwsze, macie na nim dwa systemy operacyjne. Można na nim zainstalować Androida, właściwie Android jest od początku zainstalowany. Natomiast drugi system to jest właściwie dowolny w tej chwili system Linuxowy. Widziałem tutaj, pan z firmy prezentował mi na przykład Sailfisha, ale jest i Debian, jest i Ubuntu, także możecie właściwie wybierać, przebierać i będzie możliwość zainstalowania swojego własnego systemu, jeżeli tak sobie zażyczycie. Urządzenie jest w tej chwili właściwie promowane wyłącznie przez kampanię na Indiegogo. Pytałem tutaj o datę premiery, no to wszystko się jeszcze w tej chwili ustala. No są oczywiście trudności ze znalezieniem dystrybutorów, ze znalezieniem firm zainteresowanych, które zainwestowałyby po prostu w to. Tutaj jedna rzecz, do której się możemy ewentualnie delikatnie przyczepić, to są kwestie mechaniczne, dlatego że tutaj pozostaje jakby pytanie o trwałość tego połączenia. Ono wygląda na bardzo dobrze zrobione, niemniej no, to jest najsłabsza część urządzenia. Widać tam dwie taśmy, także... No. Trzeba będzie uważać i trzeba będzie dbać rzeczywiście o urządzenie. Nie będzie można wrzucić do damskiej torebki czy do męskiej Wróci problem taśmy znany wszystkim posiadaczom telefonów z klapką. Ale urządzenie jest tego warte. Jeżeli rzeczywiście chcecie mieć smartfona, który ma pełną klawiaturę kuwerty, jednocześnie obsłuży Wam i Androida, i Linuxa, właściwie niemalże dowolnego, no to warto po prostu zainteresować się Gemini, bo to jest po prostu... Rzeczywiście coś niesamowitego. Widziałem działające systemy operacyjne, trzy w tej chwili na tym, trzy dystrybucje Linuxa na tym urządzonku i działają bardzo fajnie, niektóre są jeszcze dostosowywane. W każdym razie widać, że ci ludzie mają pomysł i widać, że warto po prostu zwrócić na nich baczną uwagę. To jeszcze szybki rzut oka na specyfikację tego ciekawego urządzonka. Ja już nie będę tego Wam czytał, zakładam, że jeżeli któryś z Was jest zainteresowany, no to sobie po prostu zrobicie stop klatkę i przeczytacie dokładnie, co tutaj w tym sprzęcie jest. Ale jak widzimy, no jest dosyć przyzwoita konfiguracja. Może nie jakaś super topowa, ale taka, no do pracy, tak? Wydaje mi się, że to jest taki po prostu sprzęt bardziej dla kogoś, kto używa do roboty, a nie do zabawy telefonu. Wystarczy, bateryjka jest w miarę standardowa, tam jest 4000 mAh, troszeczkę powyżej. Wyświetlacz, jak widzicie, 6 cali, fajna rozdzielczość. To jest urządzenie, na którym można rzeczywiście już pracować. Po prostu można pracować. No i takie ciekawostki czasem też się zdarzają na MWC.